Drodzy maturzyści, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i z całego serca życzę jak najlepiej zdanej matury, a także dostania się na studia na wymarzonej uczelni. A jednocześnie bardzo chciałbym Was zachęcić i serdecznie prosić, abyście swoją najbliższą przyszłość, czyli studia właśnie, związali z Jezusem. Jesteście przecież ludźmi wierzącymi. Dlatego na pewno przekonaliście się niejednokrotnie, że nie ma pewniejszego i bardziej wiarygodnego przyjaciela jak Jezus Chrystus. On na pewno poprowadzi Was najlepszą drogą, najpewniejszą drogą przez życie i nigdy Was nie zawiedzie. On, właśnie On jedyny, jak nikt inny z ludzi. Duszpasterstwo akademickie to jest taka druga parafia. Każdy z nas przyjeżdża z różnych zakątków naszego kraju i każdy z nas szuka miejsca dla siebie. No więc właśnie to jest to miejsce. W duszpasterstwie akademickim możemy znaleźć wsparcie duchowe. Są to księża, którzy pomagają swoją sakramentami, pomagają nam rozmową i są zawsze dla Was, gdybyście mieli jakieś pytania i problemy. Studia to taki czas, w którym wydaje się wszystkim, że są dorośli. Ja sama często zastanawiam się nad tym, czy jestem dorosła. I prawdę powiedziawszy, myślę, że nie, a nawet nie chcę być dorosła. Chętnie wróciłabym do czasów, kiedy byłam studentką i stanęłabym przed drzwiami, przed którymi Wy też możecie stanąć w momencie, kiedy macie jakiś problem, ale też i w momencie, kiedy macie w sobie wiele radości, którą chcecie się podzielić. Mogłabym w te drzwi zapukać, ale chyba nie pukałabym, bo jako dziecko po prostu wpadłabym z impetem w te drzwi, złapała za klamkę szeroko i otworzyła. I myślę, że właśnie temu służy duszpasterstwo akademickie, żebyście mogli w każdej chwili przyjść, podzielić się swoimi emocjami, swoimi myślami, spotkać się z ludźmi, z którymi chcecie się spotkać, spotkać się z ludźmi, z którymi nie chcecie się spotkać i podjąć pewne wyzwania. Wyzwania przede wszystkim swojego rozwoju takiego wewnętrznego i duchowego. Dlatego, że na studiach zdobędziecie wiedzę, zdobędziecie kompetencje, zdobędziecie umiejętności. Co więcej, mamy też rozwój duchowy po katechezie. Każdy z nas chodził na zajęcia z religii, a w momencie, kiedy kończymy liceum, kończymy technikum, nie mamy takiej jasnej ścieżki rozwoju na studiach, więc każdy z nas szuka jakiegoś miejsca, gdzie mógłby dalej zgłębiać wiedzę religijną. No i właśnie to jest to miejsce. Cześć, mam na imię Ola. Jestem studentką turystyki i rekreacji i jestem wdzięczna za to, że mogę powiedzieć do Was kilka słów. Do Was, jako do moich młodszych braci i sióstr wierzę, ale także używając już tej nomenklatury akademickiej do przyszłych studentów i podzielić się tą radością, która płynie ze spotkaniem z Panem Bogiem, ale także ze wspólnego wzrastania w wierze w duszpasterstwie. Wybierając studia, stawiacie na swój rozwój. Aby rozwój był integralny, trzeba w trakcie swojego całego kształcenia akademickiego zadbać o sferę duchową, cielesną, a także psychiczną. Moim miejscem, gdzie mogę wzrastać duchowo, jest m.in. duszpasterstwo akademickie. W kaplicy tej, gdzie mieści się duszpasterstwo, znajduje się piękny obraz przedstawiający Pana Jezusa podczas ostatniej wieczerzy, który zasiada ze swoimi uczniami przy wspólnym stole. Ten wspólny stół jest mi bardzo bliski, ponieważ ja wzrastam duchowo przy tym, że czerpię ze stołu Słowa Bożego, czerpię ze stołu eucharystycznego, a także z tego stołu formacyjnego, czyli z tego stołu w sadzce akademickiej, gdzie mogę spotkać się z innymi studentami i wspólnie wzrastać wierze, a także ubogacać się wzajemnie swoją wiarą. Prawdopodobnie na studiach znajdziecie miłość swojego życia. I pamiętajcie, że wtedy będziecie patrzeć w jednym kierunku, a nigdy na siebie. Duszpasterstwo akademickie dla mnie przede wszystkim jest wspólnotą, jest możliwością spotkania się z innymi ludźmi, z ludźmi o podobnych poglądach, z którymi można porozmawiać, dlatego mogą być też dla nas wsparciem, mogą pomóc nam, kiedy jest nam źle, albo po prostu porozmawiać z nami i spróbować znaleźć jakieś rozwiązanie. Co ja tu jeszcze miałam powiedzieć?
Duszpasterstwo jest też możliwością czasem wyjechania gdzieś, zwiedzenia jakichś miejsc, czasem wyjechania na rekolekcje. Po prostu zobaczenia czegoś nowego, bycia ze sobą razem. Także zapraszamy. Drodzy maturzyści, przyszli studenci. Chciałbym Wam bardzo szczerze polecić, bardzo szczerze, bo na własnym przykładzie, uczestnictwo w przedsięwzięciu, jakim jest duszpasterstwo akademickie. Polecam to oczywiście nie tylko maturzystom i przyszłym studentom, ale także obecnym studentom, już nie studentom, bo doktorantom, pracownikom. Mnie osobiście ujęła kameralność. Pochodząc z parafii, która liczy ponad 10 tysięcy wiernych, bardzo mi się spodobała kameralność mszy odprawianych w duszpasterstwie, poczucie tej wspólnoty. Polecam także zainteresowanie się duszpasterstwem akademickim osobom zagubionym, ponieważ właśnie przez tą kameralność mają te osoby bardzo dużą szansę na taką jedną najważniejszą rozmowę, która może odmienić ich życie. Duszpasterstwo akademickie to takie miejsce, w którym spotykają się pokolenia. Pokolenie młodych, otwartych na wszystko i nie powiem, że pokolenie starych i zamkniętych, bo to nieprawda. Ja jako wykładowca jestem otwarta na młodych ludzi i moi koledzy również i szukamy u Was także wsparcia oraz innego widzenia świata, żebyśmy mogli również razem się rozwijać. Dotyczy to zarówno uczelni, jak i właśnie spotkań w duszpasterstwie akademickim. Jeżeli wpiszecie w wyszukiwarce takie hasło, duszpasterstwo akademickie, uniwersytet taki, że taki, na który zamierzacie się udać, zobaczycie, jak on funkcjonuje w danym miejscu, przy danej uczelni. Zobaczycie, kto jest duszpasterzem akademickim i co proponuje. Jest to bowiem przede wszystkim, moi drodzy, propozycja, jest to zaproszenie. Owszem, jeszcze nie tak dawno, no przynajmniej w naszej diecezji, udział w katechezach akademickich był w jakimś sensie, w jakiś sposób obowiązkowy i dokumentowany podpisami w odpowiednich indeksach. Na tej podstawie w swojej parafii można było otrzymać zaświadczenie na chrzestnego. Było to też potrzebne do zawarcia sakramentalnego małżeństwa. Dzisiaj to już nie funkcjonuje w tej formie. Stawiamy przede wszystkim na Waszą dojrzałość i na Wasze takie wewnętrzne pragnienie bycia z Jezusem, bliskości z Nim. Fajnymi spotkaniami oraz naukami są rekolekcje. Kiedy młodzież przychodzi, kiedy razem z wykładowcami może się też spotkać przed, po rekolekcjach, porozmawiać oraz razem się modlić. Są to bardzo fajne przeżycia i warto w nich uczestniczyć. Chciałabym Was zaprosić do tworzenia wspólnoty akademickiej oraz do uczestnictwa w spotkaniach formacyjnych. Ksiądz Krzysztof Grzywocz kiedyś powiedział, że w słowie spotkanie jest ukryte słowo tkanie. To właśnie dzięki wspólnym spotkaniom tkamy płótno naszego życia, które jest złożone z wielu osób. Aby to płótno było piękne, wielobarwne, dobre, potrzebne jest wiele rąk i wiele nici, które splatają to płótno. Dlatego zapraszam Was serdecznie do tworzenia duszpasterstwa akademickiego, by było dobrą, piękną, różnorodną wspólnotą przy wspólnym stole. Chciałbym zachęcić Was do włączenia się od samego początku studiów w działalność duszpasterstwa akademickiego, tego, które funkcjonuje przy uczelni, do której się dostaniecie. Czymże jest to duszpasterstwo? Najkrócej mówiąc, jest tym samym, czym lekcje religii w szkole, w której obecnie jesteście, tylko w bardziej różnorodnej formie, w zależności od konkretnej uczelni. Mogą to być katechezy, mogą to być spotkania różnych grup i wspólnot. Zawsze jest to msza święta dla społeczności akademickiej, dla środowiska akademickiego. To mogą być rekolekcje, to mogą być nabożeństwa, ponadto wyjazdy rekolekcyjne, wakacyjne. No i oczywiście zawsze osobisty kontakt z duszpasterzem na zasadzie spowiedzi czy rozmowy.
Drodzy maturzyści, szanowna młodzieży, za chwileczkę kończycie swój etap życiowy, na pewno rozpoczniecie kolejny studia. Zapraszamy serdecznie do studiowania w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym. Tu na pewno znajdziecie dla siebie dużo ciekawych wiadomości, ale oprócz tego zachęcam bardzo również do takiego własnego rozwoju, samorozwoju, możliwości realizacji czegoś, co nie jest tak naprawdę obowiązkowe. I chciałbym zachęcić do uczestnictwa w duszpasterstwie akademickim. Duszpasterstwie, które na pewno poszerzy Wasze horyzonty. Będziecie mogli znaleźć takie wytchnienie od codziennej nauki. Będziecie mogli spotkać się, porozmawiać. Naprawdę są to niezapomniane chwile. Ja już ładnych 30 lat temu zacząłem przygodę z duszpasterstwem akademickim. Skończyłem studia, ale zawsze wracałem do duszpasterstwa, bo tu naprawdę można znaleźć przyjaciół, można odpocząć, można porozmawiać. Zawsze duszpasterze akademicy czekali na nas, żeby porozmawiać o różnych rzeczach. Nie tylko o Bogu, chociaż najczęściej, ale również właśnie o takich sprawach codziennych, nurtujących młodych ludzi, nurtujących nasze życie. Więc cóż mogę powiedzieć? Zapraszam na uniwersytet, ale również zapraszam do duszpasterstwa akademickiego, bo to będą na pewno dla Was niezapomniane chwile. Drodzy maturzyści, a już niedługo studenci, jeszcze dziś wejdźcie na stronę Duszpasterstwa Akademickiego Uczelni, na którą się wybieracie i poczytajcie. A kiedy już będziecie na miejscu, przekonajcie się, jak to wygląda w realu. Spotkajcie się ze swoim duszpasterzem akademickim, porozmawiajcie z nim. Nie dajcie sobie wmówić, że wiara to sprawa na później, może na jakąś daleką emeryturę. Nie. Drodzy moi, odważcie się zaufać Jezusowi. Przekonajcie się, że poprowadzi Was prostą i pewną drogą. Dajcie Jezusowi szansę. Dajcie Jezusowi zielone światło. Duszpasterstwo akademickie na pewno Wam w tym pomoże. To naprawdę dobra i ciekawa propozycja skierowana do każdej i każdego z Was. Dajcie się zaprosić. Naprawdę warto. Przekonacie się sami. Na koniec mogę dodać, że duszpasterstwo akademickie jest takim naszym wspólnym miejscem na ziemi. Jest takim miejscem, do którego możemy wrócić i wiemy, że tam nas przyjmą. Wiemy, że będziemy mogli siąść, porozmawiać i na przykład napić się ciepłej herbatki. Proszę. Dziękuję.